Prawdziwy przyjaciel zawiszy. Do klasy Piotrka przyszedł nowy kolega, a że był bardzo nieśmiały, niektórzy uczniowie zaczęli mu dokuczać. Piotrek był wówczas chory, ale kiedy wyzdrowiał i przyszedł do szkoły, chłopcy dla zabawy zaczęli straszyć nowego kolegę cyrklem. Wtedy Piotr, któremu nie podobało się zachowanie kolegów, stanął w obronie chłopca. Zostawcie go w spokoju! krzyknął Piotr i stanął między nimi a kolegą. Kto mi zabroni? wrzasnął najsilniejszy w klasie Darek. Robię co mi się podoba. A co zrobisz, jeśli nie zostawię go w spokoju? Może będziesz się ze mną bił? I zaczął się głośno śmiać, a klasa przyglądała się tej scenie. Nie będę się z tobą bił, powiedział Piotr, ale będziesz musiał mnie uderzyć, zanim ukujesz cyrklem Janka. Odczep się mały! krzyknął Darek i popchnął Piotra tak mocno, że ten uderzył głową o ścianę, a z nosa zaczęła mu lecieć krew. Wszyscy bardzo się przestraszyli i uciekli, a dziewczynki pobiegły po nauczycielkę. Pani przybiegła bardzo zdenerwowana. Dlaczego uderzyłeś Piotra? spytała surowo Darka. Nie wstyd ci? Jesteś taki duży i silny, a bierz słabszego od siebie? Klasa opowiedziała wtedy, jak to było naprawdę. Nauczycielka zamilkła na chwilę, po czym rzekła: Niesłusznie powiedziałam, że Darek jest silny i duży, a Piotr mały i słaby. Jest zupełnie odwrotnie. Bo nie trzeba wcale siły, by dokuczyć słabszemu, ale trzeba tej siły bardzo dużo, żeby stanąć w czyjejś obronie. Wielkości człowieka nie mierzy się centymetrem. Pani stwierdziła także, że wie, że uczniowie są tak naprawdę dobrzy, a to, co się stało, było wynikiem bezmyślności. Miała także nadzieję, że do następnego dnia zgłosi się osoba, która zechce siedzieć w ławce z Jankiem. Gdy Piotr wrócił do domu, mama zrobiła mu kompres na nosie, a tata powiedział, że to może być przypieczętowanie przyjaźni. W dawnych czasach rycerze, którzy ślubowali sobie wzajemną życzliwość i lojalność, potwierdzali ważność swoich słów symbolicznym zmieszaniem krwi. Ten przypadek może być przepieczętowaniem przyjaźni z Jankiem. Następnego dnia, gdy pani weszła do sali, tylko Janek usiadł w ławce. Pani zapytała uczniów: A co tu się dzieje? Dlaczego nie siadacie na swoich miejscach? Wtedy dzieci przypomniały pani o tym, że prosiła, by klasa zastanowiła się, kto będzie siedział z nowym kolegą. Okazało się, że zgłosili się wszyscy. Dlatego pani kazała odsunąć stoliki i usiąść w kręgu. Wówczas wszyscy mogli siedzieć blisko siebie, czyli razem. Tydzień później, gdy Piotr wszedł do klasy, zobaczył, że na ścianie wisi oprawiony w ramkę obraz. Była to bitwa pod Grunwaldem, a sam zawisza czarny, przyglądał się Piotrowi życzliwie. Myślę, że wy dwaj zawsze będziecie się dobrze rozumieli, choć dzieli was wiele setek lat, powiedziała z uśmiechem nauczycielka.